Chciałem rzucić Mołotowa. A to jak zwykle psujesz to była. Stanąłeś w drzwiach rany. I zacząłem wybierać Mołotowa, to się tam, a tym, panie taranie, co pan mi zrobi? Tak, bo on... Osuń się! On chciał grzecznie poczekać. To pozostałeś i go wyzywałeś wzrokiem. Głupek! Brakuje mi taśmy izolacyjnej. Albo nie, przepraszam, bo jeszcze mieliśmy ten. Nie Feniks. Taśmy izolacyjne razy 3 i ostrze, które mi zabrałeś. Ale zaraz, chyba i tak nie mogę użyć do tego. Do Wakashi. O, teraz! O, właśnie. Aj, byłem za bierz nagranie. Szybki. Nagranie! Gdzie jest? Tu. Ciekawy jestem, czy po kolei mam wszystko. Tak, zgadza się. Okej. We hit some kind of animal, and the car careened off the road and down an embankment, to the trees. The driver, my driver, is badly hurt. I think his leg is broken. Wait. I'm hearing something else, too. What the fuck is that? Something's coming. Wow. God, it's something big. God. It's an orangutan. Oh, fuck. Jesus Christ, it's infected. It's the animal we hit. It should be dead. Why the fuck isn't it? Ciekawe. Schemat tam jest. Nie wiem, czego się dotyczy? Nie mam pojęcia. O, grasz Dead Island, dobrze wiedzieć. Tonfa. Czyli ten młot, tak? Chodź, idziemy. Czekaj. Idziemy. Czy nie naprawiłem się chyba. Okej. Ludzie? Nie. To po prostu strzelałeś sobie dla kawału. Tak. Dla kawału. Dawno nie używam tego określenia. Jakim jest kawał, oczywiście. Dzisiaj jakiś nie wiem, co się ze mną się dzieje. Za mało białka. Jest ostre ta katana. Nie, tempo jak cholera. Jak zobaczysz dużego kolesia, to krzycz. No chodź tu. Jestem. Okej. Nie, to daj mi go tego. Rozwalić. Everything is up and running. All right. Now get your asses out of there because the noise has attracted the infected. Coming from everywhere. I repeat, they're coming from everywhere. Spierdalamy. O, ty, dostałem nowy schemat. Ty. Dobra, lecimy. Taka akcja. On mówi szybko, więc ja mówię powoli. Wow, nieźle dostałem. Jak było ich duże, nawet to mogę użyć tego, Rage'a. Tak, naciągają ze wszystkich stron, rzeczywiście, uwaj, tył. O, bieg we mnie. Interesting. Ja to za bardzo nie chcę biegać, bo tracę w ten. Duży? Nie. A.
Ło, poczekaj, chwilę, chwilę, nie ruszaj się, nie ruszaj dupę. Dlaczego? Okej, okay, bo była ścina. O nie! Stój, stój! Nie ruszaj go, nie ruszaj. No lol! Akurat teraz gra działa poprawnie. Chodź, chodź. Nie! Yeah. Patrz! To jest wyjście! Tu jest przejść, tu jest furtka otwarta! O, ciekawe! Będziemy się tu później przyjść, jak znam życie. Na razie oddajmy ten... Uła! Zgłośmy wykonaną misję. I co ci powiem? Ja sprzedaję połowę tego, co mam. Tych rzeczy, tych broni. Nie użyłem połowy. Suit yourself. To ty rzucasz tym wszystkim, więc... Ty musisz mieć dużo rzeczy. O, zepsuty... Zepsuty młot dwuręczny. O, ruszył się. Seriously, you may have just saved us all. Hey, if you need shells for the shotgun, please help yourselves. Talk to Dr. West. I think he might have discovered something. Yeah. Poziom! Karabin elektryczny. I schemat. Zrobię schemat? Tak. Do czego? Do kijów. Metalowy, metalowy kij baseballowy. Chętnie sobie wezmę. A Devastar ciał, co to? Do tonfa, czy też tonfa? To jest taki młot. No i karabin elektryczny. Same młoty jak na razie. Naprawmy się. Karabin elektryczny bym sobie zrobił. Ale nie mam złomu. Trzeba użyć metalowy kij baseballowy, jeszcze serio. Karabin elektryczny to jest schemat, tak? Tak, tak. Co on daje? Nie mam złomu. Bo mi zabrałeś. Chcesz, chcesz? A nie chcę. Nie chcę robić to. Mam karabin już jeden. Jedzie sprzedać rzeczy, jak obiecałem. Chyba to jest zmiana karabinu na karabin z elektrycznymi pociskami? Taktyczny nóż podwodny. Zegarek na rękę, zacisk, flary. Flary można kupić? Au. Jakby ci nie chciało iść zbierać flar w celu, wiecie, wiesz, wykonania misji, to możesz sobie kupić. Znaczy, to sprzedałem. No, panie doktorze, co tam dla nas masz? Czekaj. I've examined your blood. Serce mnie boli sprzedając te rzeczy, ale no nie mam wyboru. Nie. Nie interesuje. Co jest, co jest? Powiedział, nie interesuje cię to tego. To czego się dowiedziałem, a ja. Nie. No chodź, chodź, chodź. No dawaj. Czekaj, wszystko sobie wezmę. O. Wszystko wezmę. Wow, nie krzycz. Ty wróciło wszystko na normy. It's a bit of a mystery. You all have the same blood type, O negative, but that might just be a coincidence. For some reason, the virus doesn't react to your T cells the way it does to others. It doesn't mutate, it doesn't duplicate, it just dies. The only possible way to make someone else immune would be a complete blood transfusion. Not a practical solution, as it would likely result in your death. Good. Now, this is what I do know. It appears to be a strange mutation of a degenerative neurological disease endemic to this region, Kuru. It's a prion disease like mad cow, only it affects humans, and was first discovered among the indigenous tribes that practiced cannibalism. The infected natives were brought in by their kinfolk, but the kinfolk weren't sick. The question is, why? What's the connection between you and them? Does their blood possess antibodies yours doesn't? The answer could save thousands of lives. I heard they left their village and set up camp somewhere nearby. I'm sure they're not far. I need you to find them and convince them to allow you to take some blood samples. Can you do this?
You can count on it. I want to take blood samples, but they won't allow it. For you see, blood is sacred to them. I tried to explain, but I'm afraid I offended them. Wiesz, to był sam Bik, kiedy ten doktor gadał? I can't believe it. I'm so hungry. To powiedział? O nagranie. Dobra, gdzie? Nagranie. No ma też to nagranie. Hej! The infected animal tore the driver right out of the car. Sorry, but I didn't even try to help him. I ran. I kept on running until I couldn't hear the driver screaming. Somehow I found the lab. A few of the guards thought I was infected. They almost fucking shot me. But they didn't. And thank God. And now I'm inside. I'm safe inside. But this complex, it is not defensible. A group, however, is preparing to leave the lab for the island prison. It's designed to house the worst of the worst. So it's a fortress. If the infection hasn't spread inside, then it may be the last safe place. The last chance any of us have to survive this. Dobra, jako że Jaskut poszedł odebrać telefon, to ja się z wami żegnam. On, pożegnanie od niego też, że żegnam was z tym grubym Jaskutem. I takie dziecinne przekomarzanie się z mojej strony. Także siak, do zobaczenia w następnych odcinkach.